Marszałku. Wysoka Izbo. Chciałam się przywitać z panem premierem, ale ty już też nie ma, więc dobrze. Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Lewicy w sprawie ustawy w zakresie działań osłonowych w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS. Gdy debatowaliśmy nad tarczą 1.0, wierzyliśmy, że chcecie pomóc. Chcecie ratować polską gospodarkę, uchronić ludzi przed zwolnieniami, upadłością firm. Wasze działania były chaotyczne i nieudolne. Jednak wierzyliśmy, że dzięki merytorycznym poprawkom opozycji, pracą w Senacie uda się z tego sita stworzyć solidną tarczę. Odrzucaliście to. Wasza arogancja spowodowała, że Polki i Polacy mają namiastkę pomocy. To też widać chociażby w protestach. Dziś przedstawiacie tarczę 3.0. Pewnie pojawi się tarcza 4.0, 5.0 i tyle, ile potrzebujecie, by załatwić swoje interesy. Szykujecie piekło. Tydzień temu próbowaliście stworzyć piekło kobiet. Dziś wykorzystujecie epidemię do własnych interesów, partyjnych potrzeb. Streszczę pokrótce tak naprawdę to, co tą waszą pomoc, która miała być przekazana Polkom i Polacom. Ludzie liczyli na ulgi, pomoc finansową, ochronę miejsc pracy, poczucie bezpieczeństwa w tak bardzo trudnej sytuacji. A co dostaną? A w sumie inaczej, co wy sobie dajecie? Bo to jest wasz koncert życzeń. Chociażby większy dostęp do naszych danych. Po co? Na co? Trudno powiedzieć. To pewnie tylko partia rządząca wie. Możliwość inwigilacji. Przez pełny dostęp do informacji o tym, kto prosi o pomoc prawną, i po co? To miało być narzędzie służące mieszkańcom, którzy są i mieszkankom, którzy są w trudnej sytuacji. Pomoc prawną. I to miało być narzędzie, które dawało im możliwości skorzystania z takich usług. A teraz wszyscy będą wiedzieć wszystko, co się u tych ludzi dzieje. Minister Ziobro będzie mógł wydłużyć kadencję swoim ludziom w Krajowej Radzie Prokuratorów. Pełną kontrolę wyboru prezesa Urzędu Kontroli Elektronicznej. To okazuje się, że nagle trzeba tą osobę zmienić. Nagle się okaże, że po 14 dniach będzie można po prostu wszystkie postępowania zniwelować i na nowo je rozpisać. Ale to, co jest ważne, według nowych zasad, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, czyli tak jak ktoś będzie potrzebował, tak to będzie zrobione. I będzie też nowy ten prezes miał pełną władzę nad internetem i telefonią każdego z nas. Grozi nam prywatyzacja kolei. Będziecie jeszcze bardziej bezkarni właśnie, jeżeli chodzi o te zamówienia publiczne. Zadbacie znowu o skoki. Bezkarnie zmieniać będziecie też kartę nauczyciela i to rozporządzeniami. Stracą na tym młodzi nauczyciele. Będą mieć problem ze swoją karierą nauczycielską. I to, co jest w ogóle niedopuszczalne, ustawa będzie zmieniana rozporządzeniami. I tutaj nie ma wytłumaczenia, że jest epidemia. Można to robić inaczej. Wymieniać mogłabym tutaj bardzo długo. To jest wasza pomoc. Ja bym tutaj, to jest w ogóle niewiarygodne, że tak można robić. Pod osłoną nocy oczywiście ten dokument to jest ponad 200 stron. I przez parę godzin trzeba było do tego się ustosunkować do kilkudziesięciu ustaw, które próbujecie zmieniać. Jest brak słów. Historia was oczywiście osądzi, jednak do tego czasu chcecie wyrządzić jeszcze wiele szkód w tym dla ludzi. My wam tego oczywiście nie pozwolimy i będziemy tutaj dalej składać poprawki. Te poprawki w imieniu klubu zaraz złożę. Dość waszej bezkarności. I w imieniu Lewicy składam kolejne poprawki na ręce pana marszałka.